Drugi lipiec 2019 rok, Nów. I także rozpoczęcie lunarnego znaku raka. Ryszard Borowicki, zapraszam. Jest to jeden z najbardziej ekscytujących okresów czy z miesięcy w naszym zodiaku. Ze względu na to, że mamy czas raka, a władcą jego jest księżyc. I w sumie jedyny władca. I nigdy nie jest księżyc współwładcą w innych znakach. Przed nami 30 dni wpływu księżycowej energii w tym znaku. Oczywiście raka. W tym miesiącu mamy bardzo dużo energii ze względu na to, że jest on właścicielem tylko jednego znaku. Mówimy o księżycu i tej naszej duchowej drogi. Możemy bardziej skupić się na tej energii. Ta wielkość energii może zagrażać przytłoczeniem ze względu na to, że to jedyny władca. I także bardzo dużo możemy czerpać w tym okresie, czyli w tym czasie. Czyli w tej przestrzeni. Miesiąc raka oferuje nam energię z 9 ostatnich miesięcy. To czas pielęgnacji naszego życia i także osłony tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje. Jest on biorcą światła, które otrzymuje zewnątrz. Taką przybiera barwę. I taki ma nastrój. I takie mamy odczucia. W tym czasie. Jest to miesiąc, jest to czas, który ma bardzo duży potencjał oddawania energii, ale tą energię musimy w jakiś sposób ujarzmić. Musimy w jakiś sposób się z nią zaprzyjaźnić. I musimy zdobyć wiedzę. Inaczej mówiąc, akumulator, w którym będziemy mogli złożyć tą energię na przyszły okres, który dopiero przed nami. Właśnie teraz, kiedy pojawia się ten rak lunarny, przed nami otwiera się zupełnie nowe życie, nowa energia, nowy czas, który będziemy kumulować i będziemy tworzyć zgodnie z światłem czy z energią, czy też Stwórcą, który przekazuje nam w tym momencie. Dla nas do wykorzystania. Ten miesiąc raka to przede wszystkim otworzenie swojego serca, swojego ja wobec całego społeczeństwa. Wychłonąć tą energię, która jest i dawać, jak najwięcej dawać. Bo musimy się nauczyć, jak mamy to budować. Ta energia jest przede wszystkim przeznaczona po to, żebyśmy mogli być na najwyższym stopniu naszej fizyczności, ale także i psychiki,
ale także i tej duchowości, która nami w gruncie rzeczy kieruje, która nas buduje, która nas rozpiera i popiera. Bo tą energię trzeba umieć wykorzystać. I z tą energią trzeba żyć w zgodzie. Ale tylko pod jednym względem. Kiedy nauczymy się nią dysponować, rządzić, być w niej i funkcjonować. Całym światłem tej energii musimy żyć i nabrać w nasze dłonie po to, żeby czerpać z niego to, co już mówiłem, korzyści, ale także eksponować. Być świadomym tego wszystkiego, co otrzymujemy i otworzyć się na te dobra, które są w duchowości tak szalenie potrzebne. A to jest właśnie ten czas. Czas naszego znaku. Czas otwarcia siebie i pokazania sobie, że się potrafi ujarzmić samego siebie. Musimy wznieść nasze ręce, aby otworzyć się, aby stworzyć kanał, w który będzie ładować tą energię. Ten kanał jest najważniejszy. I to jest właśnie ten czas, który musisz wykorzystać, którego się musisz nauczyć, który jest przed tobą, który jest osiągalny, który jest właśnie dla każdego z nas, czyli dla ciebie też. Ten miesiąc jest po to, żebyśmy mogli otworzyć nasze serce. Jeżeli przyjrzymy się, idąc brzegiem, zauważymy kraba, który wchodzi bokiem, bo reprezentuje także ten znak. Ale dlaczego? Ponieważ jest mu łatwy i chroni się przed słońcem. Dlaczego? Ponieważ ma pancerz i boi się, że po prostu zginie. I każdy jego ruch jest przemyślany. Każde jego działanie jest tylko wyłącznie po to, żeby przeżyć, żeby żyć. Przecież wejście w inne środowisko może stworzyć ból, czy też cierpienie. Więc trzeba jak najbardziej ostrożnie funkcjonować w tej przestrzeni, w tym świecie. Miesiąc raka, czy też kraba, czy księżyca, wszystkie otrzymują te symbole, te znaki, energię, którą trzeba utrzymać w działaniu, tym dodatnim, tym sprzyjającym każdemu z nas. W ten sposób możemy zrozumieć tą bardzo dziwną, bardzo złożoną sytuację, która nas zastała, która jest. Jak możemy otrzymać i być otwarci bez zranienia?
możemy otrzymać, nie będąc przytłoczeni. Ból i obawę to przede wszystkim właśnie obawy, które najbardziej posiada ten znak. Przecież to kolekcjoner tego duchowego światła, które było przez te 9 miesięcy. Ale zwłaszcza tych 2 ostatnich miesięcy. Ten czas właśnie stworzył ten symbol raka w zodiaku. Wynika z tego, że to manifestacja z miesiąca byka, uzdrawiająca. W swojej masie i działaniu. I także słowem, czyli czemuś, czego nie ma, w futry zmowy, w znaku bliźniot, który reprezentuje nieśmiertelność w życiu. W tym świetle dopiero możemy zrozumieć, jaka jest rola naszego zodiakalnego raka. To jest naturalne, że jeżeli zbyt dużo światła jest, zbyt jasne, wtedy chcemy zamknąć oczy i po prostu wycofać się. To jest inklinacja raka. To ogromne światło, które otrzymują, może być dla nich bardzo przytłaczające. Może to prowadzić do depresji, izolacji od światła i nawet działania chorobowego. Wiemy o tym, że w tym miesiącu możemy znaleźć, czy może mieć początek choroby o tej samej nazwie. Nie wolno się wycofać z tego światła, bo on jest kanałem dla niego. Ale też trzeba bardzo uważać to, co się robi, to, co się chce zbudować, ponieważ ta energia służy jednej i drugiej sile. Naszą największą szansą i misją jest to, aby stać się kanałem dla tego świata. Przynosząc nam to energię uzdrawiania i, co jest najważniejsze, nieśmiertelności. W rzeczywistości możemy otrzymać kompletnie wszystko. W rzeczywistości wszyscy jesteśmy odbiornikami tej energii. Tak nas zaprojektował Stwórca, Bóg. I musimy to zaakceptować.
księżyc i my sami nie posiadamy tego duchowego światła. Jest to w rzeczywistości nasz duchowy proces w naszym życiu. W tym miesiącu mamy zadanie nauczyć się tej energii. To, co otrzymaliśmy od Boga. Żeby wykorzystywać ją w następnym czasie, który dopiero nadejdzie. Zasada jest bardzo prosta. To tak, jakbyśmy podeszli do wodospadu w jakimś naczyniu. Po prostu nam wyrwie ta woda. Ale kiedy umieścimy odpowiedni sprzęt, czyli na przykład chociażby jakąś rurę, wtedy otrzymamy tą wodę i także energię wodospadu, która przekaże nam tam, gdzie my zaplanowaliśmy i to miejsce zostanie dalej pozostawiamy już to wyobraźni. To jest właśnie to przedsięwzięcie, które musimy stworzyć w tym miesiącu. Właśnie raka. Ten miesiąc polega na tym, że bardziej musimy się połączyć z duchowością, a nie z fizycznością. W tym miesiącu musimy bardzo uważać, co robimy, aby połączyć się z duchowością, a nie z fizycznością. Musimy być bardzo otwarci na to, gdy odchodzimy od czegoś, to przyjdzie jeszcze więcej. Musimy być bardzo otwarci na to, że jeżeli odejdziemy od czegoś, przyjdzie tego jeszcze więcej. Jeżeli będziemy się trzymać bardzo mocno tego czegoś szybcami, może się urwać to ramię. To właśnie jest ten moment, kiedy światło Stwórcy przychodzi do nas i zrozumiemy działanie. To mimo, że daliśmy, otrzymaliśmy tego czegoś dużo więcej. Na tym polega działanie tego czasu. W tym miesiącu są najważniejsze rzeczy, abyśmy się łączyli z atrybutami naszej duszy. Dzieleniem się. Charytatywnością. Pomocą innym. Każdą stroną naszego życia, która służy innym, abyśmy mogli być jak najbardziej otwarci w tej rzeczywistości. To właśnie wtedy otrzymamy tą energię od Boga. To światło, które pozwoli nam budować przyszłość. Ten czas trwa te 30 dni.
Przecież Stwórca chce nam dać i my musimy rozdawać to innym i dawać to wszystkim i być jak najbardziej charytatywni. Po to żyjemy. Dlatego istniejemy. To jest nasz cel. Trzeba brać pod uwagę to, że żaden miesiąc w roku nie jest przypadkowy. Ten miesiąc jest jak miesiąc. Darem, by otrzymywać to właśnie światło. Przede wszystkim uzdrowienie i energię, które potrzebujemy na cały rok. Możliwe jest to, że rak oferuje nam to jak najprościej. Właśnie w całym roku. Jest to miesiąc, w którym musimy otworzyć nasze serce na to światło, na tą energię, która jest kierowana przez Boga po to, żeby przejść tą drogę. Tą, którą ciągle powtarzam od wojownika do mistyka, żeby być szczęśliwym, żeby być sobą i żeby być z Tobą. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, która nas prowadzi tą ścieżką duchowości. Do zobaczenia.